Dzień dobry, dzisiaj mamy wizytę Iwonki Mazurek. Przyjechała do swojej podopiecznej Glorii z wizytą. Gloria ostatnio ma dużo wizyt, co nas bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście smakołyki zostały dostarczone. Pomalutku, nie bój się, nie trzymaj jej. Ona ma duże wargi, ona cię nie ugryzie, nie bój się. Ona tylko wargami tak łapie, tak, bo to jest duży konik. Iwonko, dobrze. Powiedz coś, bo ty jesteś mamą również jeszcze kilku innych koni. To jest moja trzecia podopieczna. Ja już się opiekuję Ganeszą i Gandhi. Teraz adoptowałam Glorię jeszcze. No właśnie, czyli jesteśmy matkami. Jesteśmy matkami chrzestnymi. To pierwsza wizyta Iwonki u Glorii. Więc taka bardzo, bardzo ważna wizyta. No oczywiście Gloria jak zwykle patrzy tylko, co dobrego tutaj dostanie, tak? A mamy dobre rzeczy, oczywiście mamy marcheweczkę, mamy jabłuszka, mamy buraczki. Codziennie Gloria dostaje świeżą trawkę. Nie wychodzimy, Gloriusiu, prosimy się cofnąć. Weź sobie tam coś, Iwonko, żeby jej dać. Dać całość? Tak, daj jej całe, ona sobie pogryzie. Nie trzeba się bać, nie trzeba się bać, ona nie ugryzie, ona ma tak duże... Masz. O, właśnie. Dużą buziaczkę ma, także... Ona sobie potem zbierze z siana, jeżeli jej upadnie. Iwonko, trzeci koń i trzeci na G. Tak. Powiedz, czy to taki przypadek, czy to tak rozmyślnie? Ani rozmyślnie, ani przypadek, bo jak wiemy, że przypadków nie ma. Ale zagadkę, wszystko jest jak, po coś. Tak, jak rozwiążę zagadkę, to powiem po co. Na razie dobrze. Nie wiem jeszcze. Gloriusiu, słyszałaś? Chodź, jesteś trzecią córeczką Iwonki. Ty pijesz wodę pewnie teraz. Nie, jesz jabłuszko, tak? Kończysz jeść jabłuszko. Potem mamusia Bożenka przyniesie potem trawkę jak co dzień. Tak, ale na razie dostajesz inne pyszności. Także chrup sobie, chrup, kochana.